Tego typu zadania z geometrii analitycznej najlepiej rozpocząć od przedstawienia całej sytuacji w układzie współrzędnych. To ma jedną główną zaletę, pozwala opracować plan rozwiązania. Czasami też w nagrodę dostaniemy rozwiązanie. Gdyby na przykład punkt D był punktem kratowym, no to od razu poznamy jego współrzędne. Tylko pamiętajmy, to nie stanowi jeszcze pełnego rozwiązania. Współrzędne punktu D musimy wyznaczyć analitycznie. Po narysowaniu punktów A, B, C dostaniemy nasz trójkąt. Pierwsze, co się rzuca w oczy, no to wydaje się, że ten trójkąt jest równoramienny. To byłoby bardzo fajne, bo wówczas wysokość poprowadzona z punktu C padałaby na środek odcinka AB, zatem z wyznaczeniem punktu D nie byłoby problemu. Jednak tutaj kolejna przestroga, nie wolno nam odczytywać takich rzeczy z rysunku, lepiej to po prostu szybko sprawdzić. Odcinek AC ma długość pierwiastek z 50, czyli 5 pierwiastków z 2, natomiast odcinek BC ma długość 2 razy pierwiastek z 13. No to już widać, że to nie są odcinki równe. Sprawdziłem za pomocą kalkulatora, że odcinek BC jest nieco dłuższy od odcinka AC o mniej więcej 14 setnych. I to z bardzo dobrą dokładnością do 4 miejsc po przecinku. Zatem pomysł wykorzystania własności trójkąta równoramiennego odpada. Musimy opracować porządny plan rozwiązania. Zgodnie z treścią zadania narysujmy sobie prostą prostopadłą do odcinka AB przechodzącą przez punkt C. Zauważmy, że odcinek AB wznosi się na zasadzie 7 jednostek w prawo, 3 jednostki w górę. To teraz będzie spadek na zasadzie 3 jednostki w prawo, 7 jednostek w dół. Oto ta prosta i nasza wysokość. Przecięcie obu prostych wyznacza punkt D. Widać, że nie będzie to punkt kratowy. No niestety nawet tutaj nie będzie średnich arytmetycznych współrzędnych punktów A i B. Teraz spróbujmy naszkicować prostą równoległą do odcinka BC przechodzącą przez punkt D. Zauważmy, że prosta BC opada na zasadzie 3 jednostki w prawo, 2 jednostki w dół. Postarajmy się to teraz odnieść z punktu D, co daje w przybliżeniu taką prostą. Równanie tej prostej jest naszym celem. To teraz plan rozwiązania, który stworzymy od końca. Zaczynamy od docelowej czynności, czyli od wyznaczenia równania prostej przechodzącej przez punkt D i równoległej do BC. Widać, że będzie tutaj potrzebny punkt D, jego współrzędne, stąd bezpośrednio wyżej wyznaczymy właśnie punkt D. Aby to zrobić, będziemy musieli rozwiązać układ dwóch równań. Jedno z nich to będzie równanie prostej zawierającej wysokość, więc to będzie poprzedni punkt, poprzedni etap w naszym planie. No i jeszcze jedna prosta jest potrzebna, prosta AB. Stąd zaczynamy od wyznaczenia równania prostej AB. Oto cały plan. Myślę, że najwygodniej będzie rozpocząć od takiej właśnie postaci równania prostej AB. Jest to równanie prostej przechodzącej przez punkt A o znanym współczynniku kierunkowym AAB. Ten współczynnik kierunkowy formalnie obliczamy z tego wzoru. Różnicę rzędnych dzielimy przez różnicę odciętych. To po podstawieniu odpowiednich liczb daje nam 3 siódme. Odczytaliśmy już ten współczynnik kierunkowy, przecież prosta AB wznosi się na zasadzie 7 jednostek w prawo, 3 jednostki w górę. To teraz podstawmy jeszcze te dwójki w miejsce współrzędnych XA i YA, co po przekształceniach daje nam, no niestety, taką niezbyt sympatyczną postać kierunkową. Widać, że łatwo nie będzie. Przejdźmy do prostej CD i tym razem od razu zapisuję postać kierunkową, w której nie znam jeszcze współczynnika kierunkowego i wyrazu wolnego B. Zaczynamy od współczynnika kierunkowego, przecież skoro ta prosta jest prostopadła do prostej AB, no to jej współczynnik kierunkowy otrzymamy, odwracając współczynnik AAB i zmieniając znak na przeciwny. To będzie minus 7 trzecich. Aby otrzymać wyraz wolny B, podstawiamy w miejsce X i Y współrzędne punktu C, przez który ta prosta przechodzi.
To nam daje równanie z jedną niewiadomą. W dodatku tutaj te trójki ulegają skróceniu, co nam daje b równe 16. Chociaż tutaj nie ma ułamka. Stąd takie równanie kierunkowe prostej CD. Jeśli chodzi o plan, jesteśmy na półmetku. Teraz punkt trzeci, czyli rozwiązanie układu dwóch powyższych równań w celu znalezienia współrzędnych punktu D. Zobaczmy, mamy tutaj lewe strony już równe, no to porównajmy strony prawe. To nam daje takie równanie z brzydkimi ułamkami, więc pomnożmy obie strony tego równania przez wspólny mianownik, co nam daje takie równanie już bez ułamków. No i teraz po uporządkowaniu x-ów po lewej stronie dostaniemy 58 razy x równe 312. Po podzieleniu przez 58 dostaniemy 312,58, po skróceniu przez 2 xd to będzie 156,29. Teraz podstawmy ten sympatyczny ułamek do pierwszego równania, co daje na szczęście możliwość skrócenia przez 3. Tutaj dostaniemy 52. No i dalej włączmy 16 do licznika pod wspólny mianownik 29, co daje w liczniku 464 minus 364. Druga współrzędna punktu D to będzie 100 dzielone przez 29. No już na rysunku było widać, że nie będzie łatwo, no ale żeby takie ułamki w 32 zadaniu na maturze podstawowej, no, zobaczymy jak będzie dalej. W czwartym punkcie możemy rozpocząć od razu od postaci kierunkowej, tak jak w punkcie drugim, albo od postaci z punktu pierwszego, no i właśnie to proponuję. Współczynnik kierunkowy ABC, już go znamy, bo widać, że ta prosta opada na zasadzie 3 jednostki w prawo, 2 jednostki w dół. Wyznaczymy formalnie z tego wzoru, różnicę rzędnych dzielimy przez różnicę odciętych. To nam daje, zgodnie z oczekiwaniem, minus 2 trzecie. Po podstawieniu tego współczynnika i współrzędnych punktu D, no widać, że nie jest sympatycznie, chociaż coś się uprości. Tutaj skracamy przez 3, tak jak przed chwileczką. No i dostaniemy takie równanie. Po uporządkowaniu zapisujemy ostateczną postać równania kierunkowego.